jesteśmy na półmetku, albo już prawie nie, na półmetku tego projektu, albo po półmetku chwilę. Witam naszego kolejnego gościa. Dzisiaj mamy dwóch przedstawicieli Orlenu. Jeden to jest pan doktor Adam Czyżewski, a drugi to jest osoba, która w Orlenie pracuje, obserwator. Czyli panowie jesteście, że tak powiem, w mniejszości, ale w silnej mniejszości. Przekazuję głos panu doktorowi i życzę wam, żebyście z tego dzisiejszego popołudnia skorzystali tyle samo, ile skorzystaliście z wczorajszego dnia całego. Dziękuję bardzo. Bardzo mi miło tutaj być. Jestem już po raz drugi. W zeszłym roku brałem udział w Akademii Mediów, też na tej sali. O, mikrofon się popsuł. Nazywam się Adam Czyżewski, jestem głównym ekonomistą w Orlenie. Z wykształcenia jestem i takiej zawodowej jestem makroekonomistą. Powiem, przed przyjściem do Orlenu pracowałem w Banku Centralnym, gdzie byłem szefem badań i analiz. Może to trochę dziwić, dlaczego człowiek, który się zajmował polityką pieniężną i analizami makroekonomicznymi, przychodzi do takiej firmy, która handluje paliwami. No, mogę powiedzieć też, że jestem pierwszym makroekonomistą w Orlenie, bo 5 lat temu właśnie firma doszła do wniosku, że bez osoby, która jest w stanie, jakby to powiedzieć, czy panować, czy być właścicielem takiego procesu, jakim jest kształtowanie takiego konsensusu ekonomicznego wokół tego, co nas czeka w horyzoncie krótkim, średnim i długim, to trudno sobie dać radę. No bo firmy na ogół korzystają z usług konsultantów. No i konsultanci, jeśli przychodzą z jakimiś biznesowymi, że tak powiem, radami, to najczęściej robią to na tle założeń. Sprytne firmy biorą dwóch konsultantów, tak, na wszelki wypadek. No i się okazuje, że bardzo często jeden konsultant ma jedną wizję świata, a drugi ma zupełnie inną. No i pytanie, co ma zarząd, który no, przecież nie składa się z ekonomistów czy z makroekonomistów powiedzieć. No, zamawia trzecią ekspertyzę. No i tak, no zobaczymy, jak to będzie. Coś przeważy. No, czasem przeważa, a czasem jest jeszcze trzecie view. Tak? No i jest duży problem. W związku z tym kiedyś tam zarząd wpadł na pomysł, że trzeba mieć makroekonomistę, no, który został nazwany głównym ekonomistą, ale no, ja właśnie się zajmuję takimi rzeczami, jak ocena tego, co się dzieje. Bo tak, w takiej dziedzinie, jakie jest handel paliwami, znaczy produkcja paliw i handel paliwami, to najważniejszymi czynnikami, które determinują wyniki spółki z kwartału na kwartał, jak zobaczycie, to są te czynniki makroekonomiczne. To są czynniki, na które się nie ma wpływu, tak? Ale one generalnie, jeżeli ktoś patrzy na wyniki spółki, nie patrząc na inne spółki z tej samej branży, no to się może okazać, że w danym otoczeniu, powiedzmy na przykład raz spółki paliwowe wyglądają lepiej, raz gorzej, a to zależy od takich rzeczy jak cena ropy, to zależy od takich rzeczy jak cena dolara w stosunku do i do euro, i do złotego. Jeśli się chcemy zajmować ceną, coś powiedzieć na temat ceny dolara w stosunku do złotego, tak naprawdę musimy powiedzieć, co się stanie z dolarem w stosunku do euro, a to, co się stanie z dolarem w stosunku do euro, to już zależy od gospodarki globalnej. Potem musimy coś powiedzieć, co się stanie ze złotym w stosunku do euro, bo to zależy trochę od nas, ale generalnie rzecz biorąc też od sentymentu gospodarki globalnej, bo my, Polska, jest wciąż krajem, który wśród inwestorów na rynkach finansowych jest zaliczany, czy jest ujmowany w koszyku krajów gospodarek wschodzących, nierozwiniętych, takich jak na przykład Czechy. Można powiedzieć dlaczego? No dlatego, że po pierwsze to mieliśmy relatywnie niski PKB, ale druga rzecz, o której może nie pamiętamy, to jest to, żeśmy defaultowali na długu. Tak? Gospodarki rozwinięte do tej pory nie było takiego przypadku, żeby gospodarka rozwinięta, jakby to powiedzieć, zbankrutowała.
Polska zbankrutowała. Może wiecie, kiedy został rozwiązany problem zadłużenia, tak uregulowany z wierzycielami. To był dopiero 1994 rok. I dopiero w tym roku, od 1994 roku, zaczął się napływ kapitału do Polski. Tak, więc a Japonia nam bardzo długo nie mogła, że tak powiem, wybaczyć, żeśmy zdefaultowali. No więc to, tak to wygląda. No i moja rola w koncernie to jest, jakby to powiedzieć, mieć... My sami nie robimy prognoz. W tym sensie, że nie mamy aparatu analitycznego, który by pozwalał prognozować ceny ropy, prognozować kursy walutowe i tak dalej. To są zjawiska globalne. I do tego potrzeba naprawdę globalnych modeli. Takie modele są, takie prognozy są w sieci. Robi to Fundusz Walutowy, Międzynarodowa Agencja Energii. Robią to też takie think tanki, które sprzedają swoje usługi. My na przykład korzystamy z usług takiego think tanku, który się nazywa Cambridge Energy Research Associates. A równocześnie, jakby to powiedzieć, traktujemy to jako surowce czy wejścia do tej naszej analizy makroekonomicznej, strategicznej i sobie wyrabiamy pogląd. Jesteśmy w o tyle szczęśliwej sytuacji, że firma nie musi prognozować. Czy wiecie na przykład, jaka jest różnica pomiędzy myśleniem scenariuszowym a myśleniem w kategoriach prognoz? Jak ktoś myśli w kategorii prognozy, to myśli się o tym, co się zdarzy. Tak? Oczywiście jest niepewność, ale co jest najbardziej prawdopodobne, że się wydarzy? Natomiast w biznesie nie buduje się wizji biznesu na podstawie przewidywania przyszłości, której nie da się przewidzieć. Tak? Bo to jest biznes się buduje na podstawie wizji przyszłości, ale takiej holistycznej. To znaczy tak jak w piosence, wszystko może się zdarzyć, ale niektóre rzeczy bardziej niż inne, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że na biznes trzeba mieć pomysł. Tak? I najczęściej to jest tak, że ten pomysł dobrze jest, jak jest unikalny, to znaczy tak, że ja mam taki pomysł, a wy wszyscy mówicie, że to się nie uda. Natomiast ja podejmuję ryzyko. Jeżeli mi się uda, no bo jak będę miał taki pomysł, jak wy wszyscy, to w zasadzie dołączę tylko do grupy, która już coś robi. Więc to jest jedna rzecz, że trzeba brać ryzyko na siebie. A co to znaczy brać ryzyko? Mieć pomysł obarczony ryzykiem, ale akceptować to ryzyko. A co to znaczy akceptować ryzyko? Akceptować ryzyko to znaczy trzeba sobie wyobrazić sytuację, w której ten pomysł może się nie udać. Nie z mojej winy, tylko z winy po prostu, nie wiem, czynników, które mogą się wydarzyć w koło. I teraz jeżeli sobie wyobrażę taką sytuację, to zawsze dojdę do wniosku, jakie są takie wydarzenia, które mogą mnie położyć na łopatki. I teraz jeżeli te wydarzenia są, jakby to powiedzieć, close to impossible, no to jestem, że tak powiem, mogę działać. Jeżeli one rzeczywiście mogą się, no powiedzmy, że cały biznes będzie fajnie chodził, jeżeli kurs euro do dolara nie przekroczy 5 zł. No, dzisiaj jest to bardzo, znaczy ja bym, nasza prognoza jest taka, że kurs będzie, czy przewidywanie, że kurs się będzie umacniał i będzie około 4 zł, dlatego że my w takiej, powiedzmy, biznesowej podejściu nie przygotowujemy się do zdarzenia pod tytułem rozpad strefy euro, ale mamy to w głowie. W związku z tym w biznesie nie ma coś takiego jak prognozowanie takie pod tytułem przewidzenie przyszłości, co się najprawdopodobniej zdarzy. Jeszcze, żeby może ustawić to w kontekście, to powiem tak, że są dwa punkty widzenia, takie światopoglądowe. Jeden to jest taki, że przyszłość jest gdzieś zapisana, tak? Że kurs na koniec roku to jest jakiś, tak? Tylko trzeba znaleźć metodę, żeby ten kurs, jakby to powiedzieć, żeby odgadnąć, znaczy zobaczyć to. No i do tego najlepszy jest jasnowic albo wróżka. Natomiast druga metoda to jest taka, że przyszłość jest nieokreślona. Znaczy przyszłość w dłuższym horyzoncie zależy od tego, co my będziemy robić. My, bo jak to w rejsie, pan, czyli społeczeństwo. Tak? Czyli zależy od decyzji. No i oczywiście od wydarzeń nieprzewidzianych, takich powiedzmy jak konflikty zbrojne i tak dalej, tego typu rzeczy, erupcje wulkanów, no różnego rodzaju rzeczy wpływają na działalność gospodarczą. Tych rzeczy,
czy je też w jakimś stopniu można tak powiem przewidzieć, ale powiedzmy, że tym się nie zajmujemy, to cała reszta zależy od naszych działań. I teraz w krótkim okresie to więcej zależy od tego, co było, bo jest jakaś inercja gospodarcza. Więc są metody naukowe, które pozwalają na podstawie doświadczenia z przeszłości oraz na podstawie modeli, a modele są niczym innym jak takim consistency framework. Tak jak mamy bardzo dużo założeń i je powiążemy w pewien sposób, to jest nowa jakość, bo po prostu to nam pozwala eliminować pewne rozwiązania, które nie pasują do całości. I na takiej podstawie my możemy powiedzieć, znaczy możemy mieć różne scenariusze, ale ten, któremu dajemy największe prawdopodobieństwo realizacji, nazywamy prognozą. I to jest prognoza. I są takie instytucje, które mają za zadanie prognozować. Natomiast biznes nie ma za zadanie prognozować, ma za zadanie, jakby to powiedzieć, no właśnie działać skutecznie. I na przykład, jeżeli biznes przyjmuje strategię i do strategii przyjmuje założenia makroekonomiczne, to nie musi je przyjmować na poziomie najbardziej prawdopodobnym. Musi postawić bardzo takie challenging, wyzwania i powiedzieć, dobra, my pokazujemy, powiedzmy, nasze finansowanie strategii w takich bardzo takich mocnych relacjach wyzywających, jeżeli to nam się uda, znaczy prawdopodobieństwo, że będzie lepiej jest większe niż że będzie gorzej. No, to nie jest prognoza, bo najbardziej prawdopodobna rzecz to właśnie nie jest taka, którą pokazujemy, ale mamy story, które za tym idzie. Jeszcze jedna ważna rzecz, jeśli chodzi o prognozy, to jest to, że zawsze trzeba patrzeć na instytucję, która prognozuje, bo opublikowana prognoza ośrodka opiniotwórczego to jest narzędziem polityki gospodarczej. Bo jeżeli Międzynarodowa Agencja robi prognozę, powiedzmy, ile będą kosztowały emisje CO2, to w jakiś sposób wpływa na rynek. Robi to po to, żeby rynek ustawić, albo rynek uspokoić, albo jakby to powiedzieć, zachęcić do inwestycji i tak dalej. Każda instytucja ma swoją agendę w prognozowaniu. I dlatego trzeba czytać prognozy przez pryzmat celu, jaki ma instytucja. Jeżeli instytucja ma na celu stabilizowanie, tak jak na przykład właśnie Międzynarodowa Agencja Energii, to i państwo popatrzą historycznie na prognozy cen ropy, to będzie zawsze tak, że te prognozy wyglądają jak taki, to się nazywa taki wykres wstążeczkowy. Powiedzmy, mamy jakąś tam ścieżkę prognoz, ścieżkę cen ropy i w każdym momencie, powiedzmy, jak dzisiaj prognozujemy, to zakładamy, że powiedzmy, jak ceny ropy będą rosły, to zakładamy dalej, że one już dalej nie urosną, tak? I tak dalej. Jak pójdą wysoko, to zakładamy, że one spadną, ale nie za daleko. Więc tak jakby po prostu puścić wentylator, to te prognozy są dość płaskie. No bo tak naprawdę, jeżeli myślimy, umysł działa w ten sposób i tak pojmujemy rzeczywistość, że mamy jakiś taki stan równowagowy, a stan równowagowy to jest stan, który jest ustalony i do tego stanu musimy dojść. Jeżeli jesteśmy za wysoko, prawda, to musimy zejść niżej. Jeżeli jesteśmy za nisko, to wejdziemy wyżej. Czy tak świat będzie wyglądał? No teraz jest właśnie tak, że nie wiadomo, jakie są te stany równowagi i w związku z tym nie wiadomo też, co się stanie, zwłaszcza na takim rynku jak ceny ropy. No a teraz przechodząc do rzeczy. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali bardzo konkretnie na temat właśnie cen paliw, bo to, co wszystkich interesuje, to jest, dlaczego jest drogo, tak? Dlaczego ta cena jest taka? Czy będzie kiedykolwiek taniej? Tak? Jeżeli będzie taniej, to o ile? Czy może będzie tak, że paliwo będzie po 4 zł albo po 3 zł? A może już nie będzie? Kto odpowiada za to? Znaczy, dlaczego ropa jest droga? Czy to jest tak, że ropy zabraknie? A jak nie zabraknie, to dlaczego ta jej cena nie może spaść do poziomu takiego, jaki był historycznie? No, jaką rolę w tym wszystkim odgrywają fundamenty, czyli takie oczekiwania dotyczące popytu i podaży, a jaką spekulacje? No powiemy trochę, co to są spekulacje. Bo państwo są jeszcze młodzi, więc pewnie nikt z państwa nie ma kredytu walutowego, ale jakby na przykład miał i wziął go w frankach szwajcarskich, jak wielu ludzi wzięło, to
też w pewnym sensie jest spekulantem, tak? bo spekulował, że frank, że to będzie tańsze rozwiązanie. Tak? To nie była pewność, to było takie oczekiwanie. Tak? No, i w związku z tym, jeżeli wielu spekuluje, że frank będzie właśnie relatywnie tani, to on się robi relatywnie drogi. No to jest tak, jak ktoś kiedyś mówił, no z marchewką na rynku. Na rynku jest określona ilość marchewki. Jeżeli przyjdzie 5 razy więcej chętnych na tą marchewkę niż jest, to jej cena musi pójść w górę. No bo tak było z Islandią. Islandia, mały kraj, korona islandzka w pewnym momencie okazało się, że jest tak atrakcyjna, że banki, które udzielały kredytów, tam bank islandzki, który udzielał kredytów koronie islandzkiej, to miał kapitalizację rzędu 10-krotność PKB Islandii. No, dochodzi do takich sytuacji. Więc o tym wszystkim po kolei będziemy rozmawiać. Ja myślę, że... Jeszcze przepraszam, spojrzę na zegarek, jak wyglądamy, mamy 1 godzina i 5 minut, więc ja postaram się w przeciągu, nie wiem, pół godziny szybko przejść, pokazać Państwu pewne takie fundamenty, o których będziemy rozmawiać, a potem bardzo chętnie możemy przejść do dyskusji. Jeśli Państwo czują się w pewnych momentach, że trzeba zadać jakieś pytanie, to bardzo proszę. Chciałem po pierwsze powiedzieć, to jest bardzo oczywista rzecz, tak, że ropa i paliwa są towarami. No z ekonomii wiadomo, że jak jest towar, to ma jedną cenę, ale co to znaczy? No niby wszystko, czym się handluje, to jest towarem, ale w ekonomii towar to jest taki produkt, który jest homogeniczny. Tak? A co to znaczy homogeniczny? Znaczy, że ten produkt wytwarza bardzo wielu producentów i w zasadzie mnie jako kupcowi to jest wszystko jedno, czy ja kupię ropę od pana, czy od pana, bo to jest ten sam produkt. Tak? No i to jest jedna rzecz, że właśnie w związku z tym taki produkt ma jedną cenę. Jak jest... Na rynku, powiedzmy, jak się idzie na taki, nie wiem, jakiś tam bazar Szembeka w Warszawie albo inny rynek, no to w zasadzie te podstawowe produkty to mają bardzo, bardzo zbliżone ceny. Tak jest też i na giełdach. Więc ropa jest towarem, paliwo też jest towarem. Paliwo, czyli powiedzmy etylina 95, olej napędowy, te podstawowe, benzyna, olej napędowy, to są towary. Czyli ich ceny też są ustalane na giełdzie. No i teraz taka firma jak Orlen kupuje surowiec po cenie giełdowej. Tak? Sprzedaje produkt po cenie giełdowej. Między tymi dwoma cenami musi się zmieścić wszystko. Wybudowanie rafinerii, amortyzacja, koszty operacyjne, inwestycje i zysk. Tak? Czyli tak naprawdę... marże rafineryjne, czyli różnica pomiędzy ceną produktu finalnego, czyli ceną paliwa, a ceną ropy, są ustalone przez rynek. No z tego, gdzie jest pole manewru dla działania firmy? No, otóż na rynkach surowcowych pole manewru to jest takie, że jak się wejdzie w produkcję surowca, to trzeba być bardziej efektywnym niż inni. Może nie najbardziej, ale jeżeli sobie Państwo wyobrażą, w jaki sposób jesteśmy w centrum spekulacji, tak, giełda, w jaki sposób są ustalane ceny akcji. Wiedzą Państwo? Nie. No, ale czy ktoś ma wpływ na ceny akcji? No bywa tak, mówi się, i wtedy jest komisja, która tam szuka, patrzy, czy nie było jakichś tam manipulacji. Ale generalnie ceny, to jest system aukcyjny, który polega na tym, że są oferty kupna i oferty sprzedaży i system ustawia, jakby to powiedzieć, taką cenę, która ustawia się oferty od... jakby dojść najtańszej do najdroższej, powiedzmy ktoś chce sprzedać po złotówce 100, drugi po 2, powiedzmy tam 50 i tak dalej, czyli ustawiamy oferty od najtańszej do najdroższej. Tutaj mamy skumulowaną sumę, powiedzmy, podaży i patrzymy, jaki, z drugiej strony mamy popyt i w momencie, kiedy te dwie rzeczy się przetną, to jest ustalona cena. Ta cena obowiązuje wszystkich. To jest najwyższa cena, jaką rynek w danym dniu chciał zaakceptować. I tak jest też na rynku ropy, że na giełdzie o cenie ropy decyduje ten producent, który oferuje ropę po najdroższą ropę, tak? Ale taką, na którą jest jeszcze popyt. Wtedy cena ropy jest ustalona, wszyscy inni
jakby to powiedzieć, mają, on ma swój zysk zagwarantowany, ten taki powiedzmy, który go satysfakcjonuje, bo on tą cenę pokazuje, natomiast reszta ma zyski większe niż, no oczywiście tam są różnice w kosztach, zaraz będziemy o tym mówić. Jest kilka giełd, natomiast jak się mówi o cenie ropy, to się mówi tak, ile ropa kosztuje dzisiaj? Ma ktoś jakieś, dobra, jaka jest cena ropy dzisiaj? $120 za baryłkę. No właśnie, $120 za baryłkę. Dzisiaj jest, wczoraj było $112 za baryłkę, ale jeszcze dwa tygodnie temu było $120 za baryłkę. Ale jest pan w stanie podać jedną cenę ropy. A jak panu powiem, a ile kosztuje koszula? A no właśnie. A ropa, a wie pan, ile, wiedzą państwo, ile jest gatunków ropy? Ile? No mniej więcej. 5, 100, 300. Jest około 400 gatunków ropy. Praktycznie każda ropa wydobywana z, no tam, gdzie jest wydobywana, jest inna. Różni się parametrami, ponieważ natomiast to, co jest wspólne dla tych wszystkich gatunków ropy, to jest to, że z każdej ropy można zrobić paliwo. Paliwo jest homogeniczne. E95 to jest E95. Jak ktoś ma samochód na benzynę, prawda, benzynowy, to gdziekolwiek nie pojedzie, jak jest napisane tam, że bezołowiowa 95, to można spokojnie lać. Oczywiście są jakieś, to nie jest takie w punkcie, są jakieś te parametry, ale to jest bardzo homogeniczny produkt. No, pomijam tutaj, jeżeli tam ktoś chrzci tą, bardzo homogeniczny produkt. Więc tak naprawdę tak jest zorganizowany rynek ropy, że handluje się, zaraz zobaczymy, o, tu mamy ceny ropy naftowej, zaraz do tego wrócę, historycznie, bo one są notowane tak naprawdę od 861 roku. To jest, o, tu mamy u góry powiedzmy różne wydarzenia, które powodowały takie ruchy cen ropy. Jednym z ważniejszych wydarzeń, który powodował skok, to była wojna pomiędzy Egiptem a Izraelem. Później tutaj mamy wzrost cen ropy z powodu wzrostu popytu. Ten szczyt, który był w drugim kwartale, czy w czerwcu 2008, potem spadek i tak dalej. Cena u dołu to jest cena ropy w dolarach, taka bieżąca, a to jest przeliczone na dolary chyba z 2010, tak, z 2010 roku. Wykres zaczerpnięty z BP, na stronie BP są bardzo ciekawe rzeczy na temat przemysłu i tak dalej. Tak kształtowała się cena. Giełda kształtuje ceny ropy no, od niedawna tak naprawdę, bo to jest historia 30 ostatnich lat. Przedtem ceny ropy kształtował OPEC, a jeszcze przedtem międzynarodowe koncerny naftowe. I międzynarodowe koncerny naftowe właśnie kształtowały ceny ropy, patrząc jaki jest popyt, ustawiając sobie tą krzywą kosztów. I wszystko było bardzo, bardzo fajnie. Jak widać, ta cena ropy była dosyć gładka, aż raptem właśnie po konflikcie izraelsko-arabskim kraje OPEC zdecydowały się jednostronnie podnieść cenę ropy, nałożyć embargo i tak dalej. Cena ropy wystrzeliła w górę. Po czym, co się stało? No jak się utrzymała w górę przez pewien czas, to rynek się dostosował do tego, wyeliminowano ropę z takich rzeczy jak ogrzewanie i tak dalej, zaczęto pracować nad lepszymi silnikami, przesiedli się gdzie z samochodów dużych na mniejsze i efekt był taki, że ta cena ropy spadła, kraje OPEC dostały dość mocno, jak to się mówi, po tyłku, PKB prawie 40% spadło w stosunku do tego, które było w okresie szczytowym. No i dzisiaj kartel jest bardzo ostrożny, jeśli chodzi o swoje deklaracje dotyczące cen ropy. Jak cena ropy idzie w górę, to niby teoretycznie fajnie by było sprzedawać, ale dobrze wiedzą, że jak cena jest tam około $120 za baryłkę, to może się powtórzyć to, co było. To znaczy, że świat zrezygnuje z ropy, może nie całkiem, ale w dużym stopniu i jakby to jest sprzedaż spadnie, cena spadnie i tak dalej. Żeby giełda handlowała ropą, to trzeba było wymyślić coś takiego jak ropy benchmarkowe, to znaczy te 360 gatunków rop zamienić na kilka. No wynaleziono, tylko zdecydowano, że trzy gatunki rop, to jest ropa Brent z Morza Północnego, wcześniej była ropa, ale także to jest do dzisiaj WTI z Teksasu i ropa Dubaj tam z Emiratów Arabskich, że to są najbardziej płynne rynki,
najwięcej tej ropy jest, no i że to będą ceny ropy benchmarkowe, które będą notowane na giełdach. No i w związku z tym, że, ale tak, żeby na giełdzie można było kupować ropę, no to trzeba tak zrobić, żeby ona była, żeby można było kupić i sprzedać. No, trzeba było wymyśleć rynek papierowy, czyli wymyśleć kontrakty terminowe. No, kontrakty terminowe były na inne surowce, głównie w rolnictwie. No, to się rozwinęło, ale wymyślono właśnie, że jak się wejdzie na giełdę, utworzy się rynek terminowy ropy, na którym sprzedający i kupujący będą mogli sprzedać bądź kupić ropę z dostawą za jakiś czas. No i ponieważ te kontrakty wystandaryzowano, że na przykład to jest, nie wiem, jakaś ilość baryłek, którą trzeba kupić w Stanach na giełdzie, to chyba, o ile pamiętam, ze względu na to, że tam ropa płynie rurociągami, jest miejsce, gdzie są te notowania, to się nazywa Cushing w Oklahomie, to tam można 1000 baryłek, to jest minimum kontraktu, gdzie można kupić ropę. Natomiast ropa Brent jest tankowcami przesyłana, więc nie można kupić 1000, można kupić albo pół tankowca, albo cały, czyli to jest tam albo 300 tysięcy baryłek ropy, albo 600 tysięcy baryłek ropy, to jest taki minimum. Tak? No tak to wygląda. No więc mamy właśnie giełdę, te benchmarkowe ropy i ich ceny ustala giełda w systemie aukcyjnym. Między giełdami jest arbitraż, także naprawdę te ceny się nie różnią od siebie. Natomiast ponieważ każda ropa, jak powiedziałem, jest różna, to są tak zwane dyferencjały. Ropa WTI amerykańska jest ropą lepszą niż ropa Brent z Morza Północnego. Dlaczego lepszą? Dlatego, że z ropy amerykańskiej można wytworzyć więcej destylatów lekkich diesla, benzyn, niż z ropy Brent. Bo nie wszystko, co się, jakby to powiedzieć, z ropy nie da się wytworzyć tylko oleju napędowego albo tylko benzyny. Przy okazji zostają tak zwane takie właśnie pozostałości próżniowe, jak asfalty, bitumen i tak dalej. To są rzeczy, których się nie można sprzedać, je trzeba utylizować. Oczywiście są takie sytuacje, kiedy ktoś pomaga w tej utylizacji i kupuje to na przykład na drogi, jak asfalty. Wtedy to jest produkt, ale on i tak jest sprzedawany z dużym dyskontem w stosunku do ceny ropy. Ponieważ z każdej ropy wytwarza się ten produkt taki właśnie, którego nikt nie chce. I równocześnie różne gatunki rop dają różne ilości tego produktu. Bo przeciętnie to można powiedzieć tak, że jest, z ropy się wytwarza 30% diesla, 30% benzyn i 30% oleju napędowego, znaczy oleju grzewczego, takiego ciężkiego albo lekkiego. I na koniec jest 10% takiego czegoś, czego nikt nie chce. To jest przeciętnie, ale są takie ropy, gdzie tego, czego nikt nie chce, jest 30%. No więc taka ropa będzie zawsze tańsza. Dlatego, że produkt miks, który się z niej wytwarza, jest po prostu tańszy. Mało tego, żeby przetwarzać te ropy tam zaciarczone i tak dalej, to ze względu na normy ochrony środowiska, ale także takie technologiczne rzeczy, trzeba więcej zainwestować w rafinerię, bo z tego amortyzacja jest większa i tyle. No i koncerny naftowe, które kupują ropę, na ogół potrafią, robią sobie takie receptury. Orlen może przetwarzać 70 gatunków rop. No, może tyleśmy sprawdzili i jesteśmy na tyle elastyczni, że właśnie 70 gatunków rop możemy przetwarzać. I w każdej rafinerii jest coś takiego jak program optymalizacji marsz. Ten program działa w ten sposób, że od prognozy popytu na poszczególne produkty, no na przykład mamy program budowy autostrad, ktoś chce odbierać ten bitumen, i więc jest firma, która robi asfalty, będzie dużo sprzedawać, więc opłaca się kupować ropy tańsze, no bo jest zbyt na to, można więcej po prostu wyprodukować tych niechcianych rzeczy i to się sprzeda. W innych okresach, powiedzmy zimą, nikt tego nie chce, no to te ropy tańsze nie są najlepsze i się kupuje inne. Czyli pod strukturę produktów
ustala się, jakby to jest, jakie ropy kupować. I taki program wyrzuca, znaczy daje się jako podstawę te ropy benchmarkowe, ale on również informuje o tym, za ile opłaca się kupić ropę rosyjską, za ile się opłaca kupić ropę wenezuelską i tak dalej. I wtedy bierze się pod uwagę rafineria, która powiedzmy jest blisko morza, to jest w stanie po prostu zaopatrywać się w 100% w sposób kierowany właśnie tym, co mówią te programy o optymalizacji marsz. Rafineria jak nasza, która dostaje ropę rurociągiem, przynajmniej płocka, tak, bo morzejki to wszystko się z morza kupuje i na morze się sprzedaje, która dostaje rurociągiem ropę, no to my mamy głównie ropę Urals. No i ropa Urals jest gorsza od ropy Brent, wobec tego jest handlowana z dyferencjałem, czyli taniej od ropy Brent, ale ten dyferencjał się waha, bo są różnice no, okresowe dotyczące podaży tej ropy. Czasem jest jej więcej, czasem jest jej mniej. Popyt na tą ropę też się zmienia, jak chce więcej rafinerii kupić tą ropę, no to jej cena się waha. Ale generalnie jest tak, że jest cena rop benchmarkowych, które ustala giełda i są ropy właśnie te pozostałe, gdzie dyferencjały ustalają rafinerie, kupując jakby te ropy, bo one mają po prostu przez odpowiednie programy na podstawie wartości energetycznej, można powiedzieć, ile warto zapłacić. I w ten sposób też giełda plus ten system właśnie rafinerii przerobu ustala, ile warte są poszczególne ropy. Dobrze, teraz chwila właśnie, dlaczego ropa jest droga? Jakie są czynniki fundamentalne? Więc no, na ogół jest tak, klasyczna analiza, popyt, podaż, cena. Więc jeśli chodzi o popyt na ropę, to ponieważ z ropy głównie wytwarza się paliwa, no to największym takim wyznacznikiem, najbardziej istotnym, to jest produkt krajowy brutto. Dlaczego? Że większość paliw to się zużywa w transporcie. No, bez transportu nie ma produkcji, wobec tego transport jest ściśle skorelowany z PKB w krótkim okresie. Natomiast w dłuższym no, to jest efektywność technologiczna, bo się coraz mniej paliw na jednostkę PKB zużywa. No wchodzą takie rzeczy jak regulacje dotyczące na przykład zasiarczenia, emisji dwutlenku węgla, jeszcze tam inny. Są czynniki demograficzne, bo kraj, który powiedzmy, w którym populacja się kurczy, jak na przykład kraje rozwinięte, będzie przy tym samym PKB miał mniejsze zapotrzebowanie na ropę niż kraj, który demograficznie się rozwija. Dlatego, że przy danym dochodzie no, każdy człowiek zużywa ileś energii. Im więcej jest większa populacja, tym więcej tej energii potrzeba, więc czynnik demograficzny jest ważny. Są pewne zachowania i modele transportu. No, w Warszawie każdy chce dojechać samochodem na miejsce i zaparkować. Pojedziemy do Rotterdamu, ludzie jeżdżą, czy Amsterdamu jeżdżą na rowerach. Jak jesteśmy w Londynie, no to się okazuje, że może i by każdy chciał dojechać, ale koszt utrzymania samochodu w Londynie jest taki, że ludzie po prostu, co mieszkają tam, nie kupują samochodu, bo nie są w stanie, znaczy jest zbliżony już do wartości samochodów po prostu, więc tak to wygląda. Trochę geografia, prawda, na to wpływa, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, no po prostu wzrost gospodarczy jest nierównomiernie po świecie rozłożony, ale są kraje, które muszą się ogrzewać, tak? I są kraje takie, które mniej muszą się ogrzewać. No i jest ważna oczywiście przy popycie, jak i przy podaży, cena bieżąca i przyszła. A po stronie podaży to mamy zasoby. Z zasobami to jest tak, że do niedawna jeszcze, no i ciągle jak ropa jest droga, to powraca ta teoria tak zwanego peak oil, czyli tego właśnie takiego szczytu ropy. No ropa jest zasobem skończonym, więc jak sobie myślimy o tym, no to przyjdzie taki dzień, kiedy jakby to powiedzieć, wyczerpiemy ten zasób ropy. Natomiast to wygląda tak, że w dzisiejszym świecie po pierwsze wykorzystanie zasobów znanych to jest 30 parę %. Kiedyś było 20 parę %. Ciągle są technologie, które pozwalają ze złoża konwencjonalnego wydobyć coraz więcej ropy. Ropa, która kiedyś była niewydobywalna, teraz jest wydobywalna. Więc z tego tu są duże rezerwy. Druga rzecz jest taka, że tylko gdzieś około 1/3 powierzchni globu jest przebadane.
jeśli chodzi o zasoby. Czyli to, co mamy, to jest na 1/3. 2/3 to my nie wiemy po prostu, co tam jest, bo tego nikt nie badał. Po prostu, no, na przykład jak weźmiemy terytorium Związku Radzieckiego, no, Rosjanie nie wszystko przebadali, natomiast nikomu innemu tam nie wolno było badać. Jest wiele takich właśnie terytoriów, które są nieprzebadane. Polityka wpływa na podaż ropy, jak mówimy o krajach OPEC. Inwestycje wpływają w upstream, czyli upstream to jest właśnie ten całe eksploracja, poszukiwania, wydobycie. No, inwestycje są ważne, no i inwestuje się wtedy, kiedy projekty inwestycyjne w ropę to są takie, że cykl od momentu podjęcia decyzji do momentu, kiedy ropa zaczyna płynąć, to są lata. Tak? To jest 5, 6, 7 lat. To się nie dzieje natychmiast. No z tego te inwestycje muszą być, wsparciem dla tych inwestycji jest trwały poziom cen ropy, jakiego się oczekuje, a nie wahania. Ktoś tam mówi, no a jak ropa będzie po $200 za baryłkę, czy może być? No może być, ale so what? Jak ropa będzie po 200, to za chwilę będzie po 50. I to po prostu średnia cena ropy w drugim kwartale 2008 roku była niższa niż średnia cena ropy w pierwszym kwartale 2012 roku. Tak? Teraz mamy historycznie najwyższą cenę ropy, znaczy mieliśmy w tym kwartale pierwszym. W 2011 średnia roczna cena ropy była historycznie najwyższa. Była historycznie najwyższa i wcale nie wtedy, kiedy cena ropy, kiedy ten szczyt był historycznie najwyższy, dlatego że cena ropy wpływa na gospodarkę nie na podstawie wahań dziennych, ale właśnie poprzez jej taki podtrzymany poziom. Elastyczność cenowa paliw jest bardzo niewielka. Nikt nie przestaje jeździć samochodem z tego powodu, że waha się cena paliwa. Natomiast przestaje jeździć, jeżeli cena paliwa wzrośnie do 5 zł i nie ma zamiaru spaść. Tak? Albo że wzrośnie, czyli po prostu, a jak to się dzieje? No, jest efekt dochodowy. Elastyczność dochodowa jest 0,7, jeśli chodzi o ten kompleks paliwowy. I tutaj, jeśli cena jest wysoka ropy i nie spada, no może nam ograniczyć dochód do dyspozycji przy założeniu, że jeździmy jak jeździliśmy. No to wtedy co robimy? No zaczynamy się zastanawiać. Jak mamy oszczędności, to mi trudno. Będę mniej oszczędzał, ale nie zrezygnuję z jeżdżenia. Jak nie mamy oszczędności, no to trzeba w pewnym momencie już się nie je, nie pije, nie robi innych rzeczy i wreszcie trzeba zrezygnować z jeżdżenia. To jest przez efekt dochodowy, ale żeby ten efekt dochodowy nastąpił, no zrezygnować z jeżdżenia to można właśnie natychmiast, ale taka decyzja, żeby pozbyć się samochodu, tak? Albo po prostu przestać myśleć o kupowaniu samochodu. No to są po prostu elementy, na które wpływa właśnie cena ropy, ale poprzez to, że obniża nam dochód do dyspozycji. No i mamy te właśnie ceny ropy. I tu, jak napisałem, jest okno kwartalne, okno roczne. To są te ceny, które średnie kwartalne, średnie półroczne, średnie roczne, które wpływają na realną gospodarkę. Nie to, co się dzieje z dnia na dzień. Natomiast ponieważ ropa jest na giełdzie, no to się zachowuje jak aktywo finansowe. Cena się zmienia z dnia na dzień, z godziny na godzinę, z minuty na minutę, w zasadzie w czasie ciągłym. Transakcje giełdowe na rynkach terminowych się odbywają. To są transakcje transparentne, widać co się tam dzieje. Mamy transakcje pozagiełdowe, takie jak indeksy surowcowe, które transakcje takie OTC, to są transakcje, po których się tak naprawdę kupuje ropę z dostawą, ale poza giełdą. Jak na przykład Orlen kupuje od takich spółek, jak na przykład Gawnor, które nam ma za zadanie dostarczać ropę. No, podpisujemy z nimi kontrakt, że dostarczą nam określoną ilość ropy i to jest poza giełdą. Natomiast oczywiście cena jest formułą zindeksowana do giełdy. Ale są również rynki finansowe, gdzieś na koniec dnia szukają zabezpieczenia swoich transakcji w gospodarce realnej, czyli na aktywach, typu kiedyś to były mieszkania, tak, teraz to są surowce. I skoro tak jest, to jest to przedmiot też spekulacji. I tutaj wynik tego wszystkiego to jest tak zwane okno dzienne, czyli to, co się dzieje z dnia na dzień, że ta cena ropy, powiedzmy, dzisiaj jest 112, jeszcze niedawno była. Jak się zaczął problem z wyborami greckimi, tak, to od 2 maja
cena ropy w zasadzie ze 120 paru dolarów spadła tam do tych 108 dolarów i trzyma się na tym poziomie pod wpływem właśnie trochę strachu. Więc warto zapamiętać, że klasyczne fundamenty to dotyczą trendów cen ropy, czyli zmian w kwartałach, półroczach, latach, a nowe fundamenty odpowiadają za te dzienne wahania wokół trendów i na gospodarkę realną wpływają podtrzymane zmiany cen ropy. Jeśli myślimy teraz o spekulacjach, to trzeba sobie odpowiedzieć, czy ci spekulanci to, jakby to powiedzieć, no, indukują, chcąc czy nie chcąc, tak, wahania wokół trendów, czy też aktywnie zmieniają trendy. To znaczy, że mimo, że ropy jest dużo, że czynniki fundamentalne nie usprawiedliwiają wzrostów cen ropy, to ta cena ropy rośnie na przykład przez rok czasu, albo przez pół rok, albo przez kwartał. To doświadczenie pokazuje, no będziemy o tym mówić, bo na spekulantów no sporo było ataków różnego rodzaju, takich przez polityków i komisje nadzoru próbują prześwietlać, czy tam nie było jakichś właśnie szwindli. Są niezależne ośrodki, takie jak na przykład Oxford Energy Institute, które badają te rzeczy. Europejski Bank Centralny zrobił badania. Jak dotąd nie ma, jakby to powiedzieć, nie wykazano, że spekulacje zmieniają trendy. Natomiast to, że jakby to powiedzieć, no, wahania duże wokół trendów są, to jest dość inne. Więc pytanie, dlaczego ceny rosną teraz szybko o tych czynnikach fundamentalnych. Więc pierwsza rzecz jest taka, że jest coraz szybszy wzrost popytu w krajach emerging markets. Bo jak sobie popatrzycie na prognozy, to w OECD szczyt popytu był w 2005 roku i prognozy są takie, że ten popyt nie będzie rósł. Cały wzrost popytu to jest z krajów poza OECD i to są głównie Chiny. Tam po prawej stronie jest udział w globalnym PKB. Tak? Chiny miały w 2011 roku 16%, w 2025 będzie miały 22%, podczas gdy udział Unii na przykład z 18 zmaleje do 16, Stanów z 19 do 18, bo tamten popyt nie rośnie w krajach tych rozwiniętych właśnie, głównie w Chinach, Indiach, tych dużych krajach rośnie bardzo szybko. Poza tym tam jeszcze czynniki demograficzne powodują, że ten popyt bardzo, bardzo szybko rośnie. To jest jeden element. Drugi to jest taki, że ta dodatkowa podaż ropy jest coraz droższa. No mówiłem o tym, że po prostu no, różne kraje ropę mogą wydobywać po różnych kosztach. No, ropy nie zabraknie, ale przy coraz wyższej cenie, bo coraz wyższa cena powoduje, że się opłaca sięgać po coraz droższe złoża i w związku z tym, jak będzie ta ropa dostępna, jej ilość rośnie. Rosną też koszty wydobycia ropy, bo tutaj jest wykres, który pokazuje, to niebieskie to jest PPI, czyli indeks kosztów przemysłu i cena WTI, czyli ropy WTI z rynku amerykańskiego. Te dwa elementy idą też w parze. To jest ciekawy wykres, bo on pokazuje, ile kosztuje spokój społeczny. Ten wykres to jest tak. Tu jest te obszary, to są kraje OPEC, tam po kolei jest tam Katar, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, później mamy Libię, Arabię Saudyjską, a to są odpowiednie ilości ropy, które one produkują, a to jest cena, po której tym krajom opłaca się, znaczy cena taka break-even, czyli biorąc pod uwagę tylko koszty. Natomiast jak wiemy, kraje te mają, ponieważ ropa jest głównym dochodem, znaczy podatki od ropy są głównymi wpływami do budżetu, to te kraje mają no, odpowiednie potrzeby po stronie wydatków. I teraz od czasów tej właśnie wiosny arabskiej, arabskiej wiosny ludów, no, ceny poszły w górę. Zjednoczone Emiraty Arabskie w zasadzie, to jest cena tam pomiędzy 70 a 90, po której można kupić spokój społeczny. Tak? No, są wydatki budżetowe i żeby zbilansować budżet, to cena powinna być na takim poziomie. Tu jest Rosja. Tak? Rosja trochę drożej wydobywa, ale tyle potrzebuje mniej więcej. Tu to są, ten obszar to są znowu majors, czyli te główne koncerny naftowe. To jest break-even. A to jest biznesowo, co im się opłaca robić, biorąc pod uwagę ryzyko i tak dalej. Czyli gdyby nie było ryzyka politycznego i gdyby powiedzmy te kraje produkujące ropę, kraje OPEC miały no, właściwą politykę gospodarczą taką, że kraj byłby bardziej zdywersyfikowany, a nie czysto surowcowy, to pewnie dzisiaj ta,
przepraszam, pewnie dzisiaj ta cena ropy kształtowałaby się gdzieś na poziomie takim 70-80 dolarów. Więc to już mówiliśmy, tak, że a jeszcze jeden element, który powoduje, że ta cena ropy jest wysoka. Że nawet jak cena ropy rośnie, to uruchomienie podaży jest bardzo trudne. Wymaga najpierw przemyśleń, tak, gdzie zainwestować, tak dalej. Poza tym są długie opóźnienia pomiędzy odkryciem złoża a produkcją. Czyli konsekwencja to jest taka, że jest niedopasowanie w czasie reakcji podaży i popytu. Że w okresie wzrostu popytu najczęściej jest brak wolnych mocy, a później się uruchamia pola naftowe już wtedy, kiedy popyt zostanie zredukowany z powodu wysokiej ceny. Więc krótkookresowo to jest tak, że w horyzoncie 2-3 lat, w zależności od tego, jakie są perspektywy wzrostu, to świat może się zastanawiać, czy po danej cenie ropy wystarczy i tą cenę ropy winduje. I wzrost cen ropy w 2007 i 2008 roku był spowodowany tym, że jak Chiny weszły przystąpiły do Międzynarodowej Organizacji Handlu, sporo produkcji przeniesiono do Chin, energetyka nie była rozwinięta, wobec tego jak były zakłady produkcyjne, to wymagały energię, stawiano generatory, tak, były elektrownie na ropę naftową, na diesel i to ciągnęło popyt. No i świat zobaczył raptem, że ten popyt zaczyna rosnąć tak szybko, a ponieważ ropa wcześniej, jak widzieliście na tym wykresie, to kosztowała tam 30-20 dolarów, nikomu się nie opłacało inwestować w podaż, więc no, oczekiwanie było takie, że nawet jeżeli dzisiaj zaczniemy inwestować w tą podaż, to ona się pokaże za 5, 6, 7 lat. No i tak rzeczywiście się stało, bo najpierw ta cena ropy się wywindowała bardzo, a później, jak już był ten kryzys głęboki, to pojawiały się moce po stronie podaży, które jeszcze spychały tą cenę ropy w dół. No i mamy ten czynnik ryzyko polityczne, tak? Premia strachu z rewolucją arabską to 10-20 dolarów, do tego dochodzi premia strachu związana z Iranem. I teraz jak popatrzycie na ceny ropy, to Iran doprowadził do tego, że ta ropa była około 126 dolarów nawet. No do tego, tu był jeszcze taki czynnik, że w pewnym momencie no, rynki uznały, że chyba jest dość dobrze, jeśli chodzi o perspektywy wzrostu, bo sytuacja w strefie euro, jakkolwiek nierozwiązana, ale zażegnana, tam się dogadano, Grecy mają spokojny, mają rząd, który zaakceptował właśnie te austerity measures i pojawił się Iran, cena poszła w górę. A w tej chwili no, z Iranem w zasadzie, jakby to powiedzieć, ani gorzej, ani lepiej, bo to jest taki czynnik, który jest przez pewien czas, ale od czasu wyborów greckich zaczęły się obawy o perspektywy wzrostu gospodarczego, no i pokazują się prognozy, że i w Stanach Zjednoczonych no jest wzrost, ale gorzej i tak dalej. No i ropa pod wpływem oczekiwań dotyczących popytu przy innych czynnikach niezmienionych staniała. Więc o tym, że dlaczego ceny ropy są trudne do przewidzenia, rozmawialiśmy na samym początku. To się nazywa ekonomicznie niestabilne równowagi, jest duża podatność cen na zmiany, czyli rynki, jeżeli patrzą po prostu w stronę przyszłości, to z dnia na dzień pod wpływem różnych czynników jakby to przesuwają sobie trochę tą przyszłość i w związku z tym ta cena ropy też działa. Ropa ma naturalną podatność na zmiany i te okresy bardzo silne, to wynika z badań, które się już robiło, okresy bardzo silnej zmienności pojawiałyby się wtedy, gdyby kształtowanie cen opierało się wyłącznie na prognozach aktywności komercyjnej. No a spekulanci, jak mówiłem, gdyby rzeczywiście, no, to powinni odchylać od trendów. No wobec tego robi się badania, czy rzeczywiście ci spekulanci odchylają ceny ropy od trendów. Europejski Bank Centralny zrobił taki model, no dużo tych badań jest, ja tutaj po prostu pokazałem jeden wykres, który syntetyzuje wiele z tych badań. To jest taki dynamiczny, stochastyczny model równowagi ogólnej. Charakteryzuje się tym, że cały świat jest opisany jako jakby dość taka gospodarka globalna, nie ma elementów zewnętrznych i tak dalej. No i potem się działa, jakby to się analizuje się wpływ tego, co się dzieje na ceny ropy. Ta kreska to są ceny ropy. Natomiast te słupki to są czynniki, które są tak. No, to najbardziej czarne to jest szoki po stronie podaży ropy. Tak? Albo
wynaleziono, odkryto nowe źródła ropy, tak? Albo na przykład raptem, nie wiem, no, jest konflikt gdzieś tam w Nigerii i są obawy o zakłócenia cen ropy. Teraz tutaj popyt na ropę. A kto jest, to są te słupki. Tu widać właśnie, że ten popyt na ropę był bardzo silnie rósł i były też obawy o ciągłość dostaw ze strony właśnie Nigerii, tych właśnie takich krajów niestabilnych. Więc ten popyt na ropę, to jest głównie prognozy PKB. Jak Państwo patrzą na to, niby PKB to jest taki element, który dane się ukazują raz na kwartał, więc obserwuje się z częstotliwością kwartalną, natomiast w ciągu kwartału to z minuty na minutę, jakby to powiedzieć, oceny tego PKB się zmieniają. Co komunikat, to wszyscy mówią, o, niedobrze, tak, będzie gorzej. No, a jak się to pociągnie, to od razu wpływa na popyt na ropę. Więc takie szoki właśnie przebadano i ich wpływ tutaj pokazano. Następnie to są takie oil specific, to znaczy są szoki takie dla samego przemysłu naftowego. Na przykład, nie wiem, raptem wynaleziono lepszy silnik benzynowy, tak, i maleje popyt na diesla. Albo na przykład, nie wiem, cena węgla idzie w górę i w związku z tym relacja tego oleju opałowego do, bo olej opałowy jest wykorzysty, cena oleju opałowego jest kształtowana w zależności od tego, czym ten olej opałowy można zastąpić, czyli u dołu to jest węgiel, tak, no bo to jest, a u góry to jest gaz tak naprawdę, no wobec tego między tymi dwoma rzeczami. Jeżeli na przykład z jakiegoś powodu cena gazu albo cena węgla się zmienia, to jest taki wewnętrzny szok i cena oleju napędowego może, nie napędowego, tylko tego właśnie opałowego może się zmienić, a ponieważ tego opałowego oleju jest tam 30%, to wpływa na ceny ropy. No i to, co jest tu czerwone, to są spekulacje. No i teraz widać, że te spekulacje, to co one robią? One, jakby to powiedzieć, są okresy, kiedy one podbijają cenę, ale generalnie nie spekulacje są przyczyną tych wzrostów cen, tak jak i tu spadki. Po prostu rynki finansowe mają to do siebie, że przereagowują. Jest sporo teorii na ten temat i tak dalej. Tak to widać na kursach walutowych, tak? Że to jest tak, albo jest bardzo dobrze, albo jest bardzo źle. Nie ma stanu pośredniego. I tak jest, jeżeli jest dużo gorącej gotówki, to ją się jak ten kartofel przerzuca z ręki do ręki. No ona po drodze, nie robi się tego wolno. I dlatego jest takie przereagowanie. Łącznie około 10%, jakby to powiedzieć, zmienności cen ropy w tym okresie największej tam gorączki było spowodowane przez spekulacje. Jeszcze jedna rzecz, o której trzeba powiedzieć, że bez spekulacji nie byłoby giełdy surowcowej. A jakby nie było giełdy surowcowej, to alternatywa byłaby taka, że trzeba byłoby ropę dostarczać w kontraktach długoterminowych, tak? Bezpośrednio od producentów. Czyli mielibyśmy taką sytuację, jaka jest obecnie z gazem. To, że można ropę kupić w dowolnej chwili i w dowolnej ilości, to dzięki spekulantom, bo tylko oni dysponują ropą w kontraktach terminowych. To, co jest na rynku spot, to jest po prostu, to są magazyny, natomiast ponieważ ropę trzeba przetransportować, to nie jest tak, że pójdę do baru, kupię setkę i wypiję, prawda? Nie, to jest tak, że trzeba tą setkę zamówić gdzieś, mało tego, trzeba kupić całą butelkę, z tego się zastanawiamy po prostu, co z tym fantem zrobić. I po prostu to jest ten czynnik, który no, umożliwia funkcjonowanie rynku. Jeżeli by się chciało regulować spekulacje, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, no jakie spekulacje regulować? Nadmierne. Tak? A jest pytanie, w jaki sposób wyodrębnić te nadmierne sytuacje? To jest bardziej problem merytoryczny niż regulacyjny. Dlatego regulatorzy nie palą się do takich rzeczy. Natomiast no, oczywiście jedną z ważnych rzeczy, która się stała po całym tym zamieszaniu z cenami ropy, to było to, że informacje na temat kontraktów są podane w coraz większej szczegółowości. Znaczy kiedyś to było tak, że tylko komercyjni i finansowi, prawda, podawali swoje transakcje, a teraz to wiadomo. Się okazuje, że w tym samym stopniu spekulują i ci, którzy kupują ropę z dostawą. Powiedzmy firmy naftowe, które mają trading, spekulują. Są firmy, które tylko zajmują się tradingiem. No i są też firmy, powiedzmy finansowe, które kupują ropę z dostawami fizycznymi. Więc ten rynek jest bardzo, bardzo, że tak powiem, pomieszany.
Teraz właśnie przejdźmy do tych cen ropy i cen paliw. Dlaczego, jak mówiliśmy na początku, że ropę można kupić, znaczy ropę, paliwa, można kupić z dowolnej rafinerii. Tych rafinerii jest dużo. Nasza się mieści akurat w centrum Polski, ale w rejonie morza jest bardzo dużo rafinerii i każda z nich chętnie swoją ropę, znaczy swoją produkcję sprzeda. My na przykład z rafinerii w Morzejkach sprzedajemy wszystko na morze, część do Stanów Zjednoczonych. Teraz jak się ustala właśnie ta cena hurtowa paliw? No więc mamy, jak powiedziałem, jest to tak, że w hurcie, ponieważ cena hurtowa paliw jest notowana na giełdzie, giełda ustawia tą cenę hurtową, ale tak naprawdę ta cena hurtowa w Polsce nie może być wyższa od ceny hurtowej w Rotterdamie plus koszty logistyki, tak, bo trzeba tą ropę dowieźć. No, wobec tego Płock może powiedzieć, dobra, gdyby ktoś chciał nas tutaj, że tak powiem, zdusić cenowo, to powinien dostarczyć ropę, znaczy paliwo, dostarczyć paliwo do miejsca, w którym my dostarczamy dzisiaj po cenie niższej od naszej, czyli kupić na giełdzie w Rotterdamie, dołożyć koszty transportu i wyjść na cenę niższą. No, trudno to zrobić, bo nasza cena jest właśnie tak ustawiana, że wiadomo, ile kosztuje ropa w Rotterdamie, wiadomo, jakie są koszty logistyki dzisiaj, no bo logistyki się nie zmienia, to potrzebne są inwestycje. No w związku z tym mamy cenę hurtową, która nie może być wyższa od tej, bo ten parytet importowy ją blokuje. Czy może być dużo niższa? Teoretycznie tak, ale praktycznie jesteśmy firmą giełdową. Jeżeli możemy sprzedać po cenie X, to dlaczego sprzedawać po cenie niższej? Skoro akcjonariusze by, jakby to powiedzieć, nie byli za bardzo z tego zadowoleni. Teraz jeśli chodzi o zmienność, tak? Koszty logistyki to są w średnim okresie ustalone. Bo żeby je zmienić, trzeba dobudować rurociąg. No takie rzeczy się robi. Ceny hurtowe zmieniają się pod wpływem, tak jak ceny ropy. Po prostu to jest czynnik, który zmienia. Wobec tego cena hurtowa w Polsce też się zmienia. Zmiany ceny hurtowej następują częściej niż jest dni w roku. Bo po prostu czasem jest tak, że trzeba dwa razy dziennie zmienić cenę. Najczęściej nie robi się tego w jednym kierunku. Tak? Podniesie się cena, za chwilę informacja, która doprowadziła do wzrostu ceny, jakby to powiedzieć, jest pokryta inną informacją i się to zmienia. No i to jest właśnie ten mechanizm przeniesienia. Czyli koszty logistyki hurtowej różnicują ceny hurtowe paliw w różnych punktach dostaw. Jak Państwo wejdą na taką stronę, na przykład internetową, to się nazywa European Fuels. Jak Państwo napiszą, ceny paliw energii w Europie, prowadzi to do tej strony, musiałem zajrzeć, bo nie zapamiętam nazwy adresu, ale tam są podane ceny hurtowe, ceny detaliczne i ceny hurtowe w euro we wszystkich krajach. Są różnice i te różnice tak naprawdę wynikają z kosztów logistyki, dostarczenia paliw. Czyli co jest ważne, że paliwa, ponieważ paliwa są towarem, nie sprzedaje się paliw, cena paliw nie jest ustalana tak, że rafineria ma swoje koszty, dokłada do tego marżę i wychodzi cena paliw. Nie. To jest coś, co wyznacza minimalną cenę paliwa. Natomiast generalnie, to ponieważ paliwo można sprzedać w Rotterdamie, no to tylko żeby sprzedać w Rotterdamie, trzeba je tam dowieźć, no to jest właśnie cena Rotterdam minus koszty, to jest nasza ta znaczy cena, no trzeba ją po prostu by było dowieźć, więc ktoś te koszty musi ponieść. Więc to jest element, który powoduje, że ta cena jest tak naprawdę ustalana przez rynek. Jak to wygląda, jeśli chodzi o transmisję, o zmiany cen i ich opóźnienie? Więc zmiana cen ropy wywołuje natychmiast zmianę cen na rynku hurtowym. To są giełdy, oczekiwania i tak dalej. Jeżeli cena ropy idzie w górę, to wiadomo, że przy innych czynnikach paliwo idzie w górę. Natomiast zmiana ceny hurtowej na rynku w Polsce następuje po 3-5 dniach. Dlaczego? Średnio. Dlatego, że
Nie każda zmiana ceny hurtowej jest jednakowo trwała, więc my musimy analizować, czy ta zmiana jest trwała. Generalnie jako dostawca no najchętniej byśmy nie zmieniali ceny, bo to jest najlepszy układ z odbiorcą. No ale ponieważ to jest formuła cenowa, więc musimy, powiązana do rynku w Rotterdamie, więc musimy to robić, ale staramy się, jakby to powiedzieć, te zmiany łagodzić. I następnym elementem to jest zmiana na rynku detalicznym. To się 7 do 12 dni po zmianie cen hurtowej, bo znowuż detaliści też jak dostają droższe paliwo, trochę mają w magazynach, ponieważ wiedzą, że te ceny się zmieniają bardzo szybko, no to w związku z tym czekają ze zmianą cen. Ale tak naprawdę, jeżeli jest silna zmiana, to ona tam najwcześniej po 7 dniach dochodzi na stację, najpóźniej po 12. Tutaj na dole są korelacje, takie notowania Brent, ropy Brent i notowanie benzyny, na przykład w dolarach na rynku, to jest korelacja 97,2. Dlaczego nie 100%? No dlatego, że jednak rynek paliw to nie jest to samo, co rynek ropy i są sytuacje takie popytowo-podażowe, które powodują, że ceny paliw mają hurtowe, te giełdowe mają swoją inną trochę dynamikę od cen ropy. To są czynniki sezonowe. To są też takie czynniki, jak na przykład w tej chwili w Europie jest za dużo rafinerii, jest duży stopień niewykorzystania, znaczy duże niewykorzystanie potencjału i na przykład na początku roku zbankrutowały rafinerie, znaczy taka firma szwajcarska Petroplus, 5 rafinerii zbankrutowała. Z tego powodu, że po prostu no, przy niewykorzystaniu koszty i tak dalej utraciła płynność. No i te rafinerie po bankructwie przestały produkować. No wobec tego raptem na rynku europejskim pokazała się niewielka, ale dziura w podaży. To podbiło ceny paliw w górę. To był czynnik, który dotyczył tylko paliw, nie dotyczył ropy, bo Petroplus zajmował się tylko rafineriami, nie miał żadnego upstreamu. Więc dalej mamy te notowania cen Brent w PLN i cena hurtowa w Polsce 89,1, no bo tu my też mamy takie trochę opóźnienie w reakcji. No i notowanie cen ropy w złotych to już i ceny detalicznej w złotych 88,5, bardzo wysokie współczynniki korelacji. Czyli tak naprawdę, jakbyś tak patrzeć ekonometrycznie i jak ktoś wie, co to jest tak zwany współczynnik determinacji, to trzeba to 88 to powiedzmy to jest no, 9 do kwadratu, czyli gdzieś w około 80% zmienność cen paliw jest wyznaczona przez zmienność cen ropy. To jest ten element właśnie taki, to przeniesienie, ta sama strzałka, która tam była tutaj rozpisana. Więc podsumowując, to mamy właśnie tak, że mamy gospodarkę globalną i tutaj są te relacje między ceną giełdową a ceną paliw, efektywność globalnego przemysłu naftowego ustala te relacje. Między ceną hurtową paliwa a ceną giełdową to jest arbitraż i ten parytet importowy. To jest możliwe dlatego, że sprzedać można albo w kraju, albo na giełdzie, tak? Czyli ta giełda stanowi układ odniesienia, gdy chodzi o ceny. To samo i kupić można albo w kraju, albo na giełdzie i ta giełda stanowi układ odniesienia, więc tutaj to się kształtuje. I potem jest ta cena detaliczna paliwa, która no jest cena hurtowa plus pewna marża. No ale na koniec dnia decyduje o cenie i paliwa i na koniec o cenie ropy ten końcowy odbiorca, czyli popyt, bo on może nie akceptować wysokiej ceny. Jeżeli przez długi okres czasu ta cena jest uporczywie wysoka, to obniża swój popyt. Bardzo często to obniżenie popytu to dokonuje się poprzez recesję w gospodarce, ale to jest obniżenie popytu. Tak? A recesja z powodu wysokich cen, no, dochodzi do recesji dlatego, że odbiorca końcowy nie jest w stanie, no ekonomicznie nie akceptuje tej wysokiej ceny, nie jest w stanie, że tak powiem, funkcjonować przy tak wysokiej cenie i w związku z tym on plajtuje, spada popyt, cena wraca do poziomów takich, jakie były. No teraz ostatnie pytanie, czy ostatni problem, na który chciałem zwrócić uwagę, to jest to, dlaczego nie ma jednej ceny detalicznej tego samego paliwa. No bo
na rynku w Polsce. No więc po pierwsze, to mamy, jak już mówiłem, zróżnicowanie cen hurtowych w różnych bazach magazynowych, tak? Bo to są koszty tam właśnie logistyki hurtowej, na to wpływają. Potem mamy koszty logistyki samych paliw, dostarczanie do stacji. Ktoś, kto ma więcej stacji, ma lepiej zorganizowaną najpewniej logistykę niż ktoś, kto ma mniej stacji. Konkurencja ze strony dostawców z innych krajów różnicuje. PKB na głowę, czyli generalnie to PKB na głowę, ale tak naprawdę to są między regionami kraju, między miastami, różnice w kosztach pracy, różnice w kosztach ziemi, w podatkach lokalnych i tak dalej. To wpływa na koszty funkcjonowania detalu. Typy stacji paliw. Mamy stacje paliw premium versus economy i po prostu w zależności od paliwo jest to samo. Tak, jeśli chodzi o E95, to jest to samo paliwo tu i tu, natomiast sama stacja inaczej wygląda, jest inaczej wyposażona, to też są koszty. Liczba stacji poszczególnych sieci to jest ważny czynnik, bo wtedy te koszty detalu się rozkładają na większą ilość stacji, więc marża może być niższa. No i jest konkurencja lokalna, czyli taka wojna cenowa pomiędzy stacjami usytuowanymi po sąsiedzku. To się odbywa tak, że na ogół właśnie jak mamy stacje Orlen, BP, Shell, to ceny na tych stacjach są bardzo, bardzo podobne, no bo jakby były różnice duże, to by klienci po prostu pojechali na drugą stronę ulicy i by tankowali tam, gdzie trzeba. Więc dziękuję za uwagę i czekam na... Dziękuję bardzo i czekam na pytania. Tak, pytania, problemy. Ja mam pytanie. Nawiązując do slajdu kształtowania się zdarzeń historycznych na ceny ropy i tego trendu cenowego, jaki wpływ na trend cenowy miała katastrofa British Petroleum w Zatoce Meksykańskiej? Czy to w ogóle miało jakiś wpływ? Miało. To miało wpływ. Ta katastrofa, oczywiście ona nie zmieniła popytu na ropę, natomiast zmieniła sytuację po stronie podaży. Tak? Dlatego, że tak, po katastrofie była blokada na ten wiercenia głębokowodne. Ta blokada trwała dosyć długo, ponieważ głównie w tej chwili podaż ropy spoza OPEC to pochodzi, mamy dwa źródła podaży, a to takie główne nadal to są z pokładów tych takich głęboko, czyli wierceń głębokowodnych, a druga no to jest na kontynencie amerykańskim, to jest ropa właśnie ze skał łupkowych i tych piasków kanadyjskich i tak dalej, z takich bitumicznych i to wszystko. Więc wpływ był po stronie podaży, koszty poszły w górę, koszty, po prostu było zablokowane wiercenia, no w związku z tym część oczekiwanej podaży odpadła i rynek sobie to zdyskontował, przenosząc na cenę ropy. Ja dokładnych szacunków w tej chwili nie podam, ale my mamy takie szacunki, bo dostaliśmy je na bieżąco z tego naszego, od naszego partnera, z którym współpracujemy, to jest Cambridge Energy Research Associates. I jak interesują pana liczby, to proszę mi przysłać mail, ja chętnie panu powiem. Natomiast to właśnie tak było, że raptem było takie nagłe zaburzenie po stronie podaży przyszłej, nie bieżącej, tylko przyszłej, bo jak położono, że tak powiem, szlaban na wiercenia głębokowodne w Zatoce Peskiej, w Zatoce Meksykańskiej, no to na okres, to z jednej strony zatrzymano pracę nad podażą, czyli tam jakieś oczekiwania po stronie podaży, z drugiej strony było wiadomo, że koszty pójdą w górę, bo względy bezpieczeństwa i tak dalej, nowe normy, więc będzie drożej. No i to jest ten czynnik wspierający cenę ropy. Jak teraz widzieliśmy, ta cena ropy to jest ten czynnik, który wpłynął na taki czerwony prostokącik, który był nad tymi super majors, bo ta ekonomicznie opłacalna, biznesowo opłacalna cena ropy dla tych super majors poszła w górę. Poszła w górę. Natomiast oni ją mają zdecydowanie niższą niż kraje OPEC. A kraje OPEC w zasadzie, ponieważ kraje OPEC to są jedyne kraje, no bo proszę zobaczyć, jaka jest sytuacja w źródłach podaży. W krajach OPEC
Arabia Saudyjska, powiedzmy, to jest głównym, że tak powiem, deponentem dodatkowej podaży, którą można uruchomić natychmiast po niskiej cenie, że tak powiem, po niskim koszcie krańcowym, krótkookresowym. Czyli Arabia Saudyjska może produkować ropy mniej albo więcej na podstawie decyzji politycznej. I zwykle jest tak, że rezerwy są tam, gdzie są najwyższe koszty, bo po prostu jest, tylko przy danej cenie się nie opłaca. Ale ci poza OPEC kraje, to są te kraje, gdzie wydobycie ropy jest uzasadnione biznesowo, więc tam pracuje się na 100% wykorzystania potencjału. Więc tam nie można zwiększyć podaży. Można zwiększyć podaż tylko przez to, że się zainwestuje w wiercenia, zainwestuje się... No jest tego... I to zwiększenie nastąpi w dłuższym horyzoncie. Więc to zostało, jakby to jest poddane pewnemu szokowi. Natomiast kraje OPEC, one decydują o tym, jaka ta cena ropy naprawdę jest. Bo gdyby im się ta bariera, ta polityczna, tak, budżetowa obniżyła, to po prostu ta cena ropy mogłaby być niższa, mimo tego, że strona kosztowa poszła w górę. Mnie zaciekawiło to, co powiedział pan na samym początku o tym, że przyjmują państwo scenariusz o umocnieniu się złotego, bo czytam zupełnie coś innego. Wszyscy przewidują, że kapitał z Europy wypłynie. Wszyscy boją się tego, co będzie i Polsce odbije się to czkawką, ten strach przed Europą, zwłaszcza ostatnich wyborach i w Grecji i we Francji. I ta obawa przed 75% podatkiem dla najbogatszych we Francji to ponoć jeden z głównych czynników. I mnie zainteresowało, jakie przesłanki przyjęli państwo do tego, żeby przyjąć scenariusz o mocnym złotym, silnym złotym. No to tak. Jakby to być, takie view na rynek dotyczący złotego są bardzo różne. To wszystko zależy od tego, co się czyta, gdzie się przeczyta i tak dalej. Pierwsza rzecz, o której trzeba powiedzieć, to nie wiadomo. Nie wiadomo. Po prostu wobec tego nie możemy się spierać o tym, co będzie. Mogę pani przedstawić tok naszego rozumowania, tak? Dlaczego to tak jest. I mogę też powiedzieć, że nie jesteśmy jedyni. Parę dni temu się ukazała taka prognoza Reutersa, gdzie on twierdzi, że złoty się umocni, ale jak powiedziałem, to wszystko jest przy pewnych założeniach. To znaczy przy założeniu w takim scenariuszu bazowym, że strefa euro się nie rozpadnie, to złoty na koniec roku powinien kosztować około 4 złote za euro, mniej więcej, tak? 4,10, tak? W tej chwili jest 4,24 na tym pod wpływem tych greckich rzeczy. A dlaczego tak ma być? Znaczy, pierwsza rzecz to jest taka, że jak się coś, znaczy jak Grecja nie utworzy rządu, nie dostanie transzy pomocowej i tak dalej, no to efekt Grecji... No wyjdzie ze strefy euro. O, to ma pewne konsekwencje polityczne, bo taki kraj po prostu, no, są różne strefy wpływu, ale no, zostawmy to na boku. Będzie to jakiś wstrząs dla strefy euro, ale generalnie jaki będzie efekt na koniec dnia? Strefa euro będzie mocniejsza, tak? Bo jeżeli, no, po prostu będzie po operacji bolesnej, ale wzmacniającej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że no i oczywiście jeżeli coś takiego się stanie, to przez pewien czas będą turbulencje na rynku finansowym. Jak one się uspokoją, to będziemy mieli mocniejszą strefę euro, a nie słabszą. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, bardziej może fundamentalna, że gospodarka polska importuje kapitał. Tak? W dużej ilości ten kapitał wpływa. Szybko rośniemy, mamy... dziedziny takie, gdzie można, tak, pomoc unijna jest. Jest wiele innych takich dziedzin, które powodują napływ tego kapitału. Mamy bardzo dużą giełdę, a ta duża giełda powoduje, że złoty jest łatwym miejscem do inwestowania, ale też łatwym miejscem do, jakby to powiedzieć, wychodzenia. I wcale nie pod wpływem obaw o to, co się dzieje w Polsce, tylko jeżeli, jak mówiłem, jesteśmy w koszyku emerging markets, jeżeli inwestor ma koszyk i w tym koszyku jest wiele walut i on na przykład poniesie stratę na forincie, to zamyka, nie chce ponieść straty, bo on jest nierozliczany z forinta, tylko z całego koszyka. No z tego, a na złotym ma zyski, no z tego zamyka cały koszyk, realizuje te zyski i tak dalej. Więc tutaj, jeżeli takie negatywne wydarzenia
wyeliminujemy z rozumowania, z takiego scenariusza bazowego, to nam zostaje po prostu to, że szybko rosnąca gospodarka, potencjał gazu łupkowego, o którym się jeszcze mało mówi, ale to jest naprawdę duży potencjał inwestycyjny i jeśli ten potencjał będzie uruchomiony, a to naprawdę to nie zależy tak naprawdę od tego, co jest w ziemi. To, co jest w ziemi, to jest i wiadomo, że tego jest wystarczająco dużo, żeby przynieść gospodarce przynajmniej taki efekt, jaki ale długookresowo, jaki przyniosła strefa, znaczy mistrzostwa Euro 2012 krótkookresowo. No bo to był efekt dość krótkookresowy. Teraz prawdopodobnie będzie spadek, że tak powiem, znaczy on się odwróci, tak, bo po mistrzostwach inwestycje już nie będą takie duże i tak dalej. Więc to jest ten potencjał gazu łupkowego, parę innych rzeczy, czyli ta właśnie konwergencja powoduje, że złoty w stosunku do euro powinien się umacniać. No i na co jeszcze można zwrócić uwagę? A to jeszcze można zwrócić uwagę na taką rzecz, że jeśli by ktoś z Państwa sobie zadał, to jest niewielki trud, ale ściągnął sobie tam dane dotyczące kursu euro, do kursu złotego do euro od czasu upłynnienia kursu, to się okazuje, że złoty w przeciwieństwie na przykład do czeskiej korony, która się ciągle umacniała, był pozostały w takim trendzie bocznym. To znaczy po prostu średnia wartość to jest 4,01-4,02. Z tego dzisiaj ten złoty jest słabszy niż ta taka, jakby to powiedzieć, długookresowa wartość, czyli po prostu, proszę, jest biorąc pod uwagę takie czynniki fundamentalne, jest niedoszacowany. Jak będziemy mieli gaz łupkowy, to tak, z jednej strony to są inwestycje, z drugiej strony jak ten gaz się pojawi, to jest efekt na bilans płatniczy, tak, jest efekt na rynek pracy i tak dalej. To wszystko powinno prowadzić do umocnienia złotego. No bo gdyby złoty miał się osłabiać, to znaczy ja uważam, że to jest tylko tak, że jak się czyta o tym, że złoty się osłabi, to się bierze pod uwagę to, co pani powiedziała, te czynniki zewnętrzne. Tak? Natomiast te czynniki zewnętrzne to albo pozostaną w sferze strachu, ten strach raz ma większe oczy, raz mniejsze, natomiast jak się nie zmaterializują, to one po prostu wygasną, tak, uspokoją się. I to jeśmy oglądali, złoty był po 4,70 prawie, a potem był po 4,09. Tak? Teraz jest po 4,20, bo znowu się świat trochę boi o Grecję. A druga rzecz jest taka, że my patrzymy długookresowo. Jak mówię o tym, że złoty się będzie umacniał, no to jest takie myślenie właśnie długookresowe. No nie robimy strategii na kryzys. Natomiast wiemy, co zrobić, ponieważ liczymy się z takim ryzykiem, że złoty się może osłabić, no to wobec tego tak planujemy swoje działania, żeby nie być wystawionym na osłabienie takie, które by nas mogło zabić. Mieliśmy bardzo niemiłą sytuację w 2009 roku, bo po prostu właśnie z powodu spadku cen ropy tak do 30 tam dolarów i tak dalej, to nam się zysk obniżył. No, część tego naszego zysku to jest taki zysk wirtualny z wyceny zapasów ropy strategicznej, które nie służą nam, a służą państwu, ale są na naszym bilansie. Wobec tego, jeżeli mamy tam tej ropy za ile jej jest za około 10 miliardów tak, dolarów w tych zapasach, no to ona po prostu, jak jest po 90 czy tam po 100, a po 30, to jest duża, duża różnica. I my znaleźliśmy się w takiej sytuacji, mamy linie kredytowe, długo takie okresowe, że raptem banki powiedziały, no tak, ale wasza sytuacja dochodowa jest nie najlepsza. Tak? To jest tak, jak ktoś by wziął kredyt i raptem, nie wiem, pracodawca mu obniżył pensję, albo na przykład by był w trakcie zmiany pracy i poszedł do pracy innej, gdzie zarabia mniej. Powiedział, no, twoja sytuacja dochodowa uległa pogorszeniu, to ja chcę, żebyś ty ten kredyt spłacił albo wynegocjował z nami program taki naprawczy, który jakby to powiedzieć, da nam gwarancję, że to spłacisz. Więc my byliśmy w takiej sytuacji, były właśnie te kowenanty takie, przekroczyliśmy, musieliśmy renegocjować z bankami. No i efekt był taki, że przez rok i kwartał nie mogliśmy wydać na inwestycje więcej niż mamy wpływów kasowych, ale to nam też dało pewną lekcję, która doprowadziła do tego, że
pozbyliśmy się zapasów ropy z bilansu. No, nie możemy się pozbyć tak w ogóle, bo to są regulacje i ta ustawa o zapasach strategicznych ciągle jest tam w Sejmie, w negocjacjach. Tak naprawdę to zgodne z prawem unijnym rząd powinien od nas to wykupić. Tak? I po prostu może to być i ewentualnie powierzyć nam trzymanie tych zapasów i tak dalej. Wtedy bylibyśmy konkurencyjnie na podobnej sytuacji jak inne rafinerie w Europie, które nie trzymają zapasów strategicznych na własnym majątku. Ale ponieważ no, rząd jest w sytuacji, jakiej jest, nie ma tych powiedzmy tam 15 miliardów złotych, bo ja przepraszam, nie mówiłem o, mówiłem dolar, ale o złotych, żeby od nas te zapasy ropy wykupić. No bez tego my wpadliśmy na pomysł, że dogadaliśmy się z bankami i banki od nas kupują te zapasy strategiczne, odsprzedajemy im na pewien czas, potem odkupujemy, odsprzedajemy dalej i w rezultacie z tych, nie wiem, 11 miliardów złotych zapasów zeszliśmy do 7 czy 6, czyli zrobiliśmy sobie tutaj pewną poduszkę. A druga rzecz jest taka, że no bezpiecznie, znaczy mamy już to doświadczenie, co się może zrobić z kursem. I wiemy, jak w takiej sytuacji przed tym się zabezpieczać, żeby to nam nie doprowadziło do właśnie takiej sytuacji, jaka była. Więc my jesteśmy przygotowani na sytuację, że będzie źle, ale w planowaniu swojego biznesu nie zakładamy, że będzie źle. No zakładamy po prostu, że to są jakieś takie szoki przejściowe, a biznes się planuje w takim, tak jak Orlen, to jest horyzont 20, 30, 40 lat, tak? Bo my musimy widzieć, co będzie za wiele, wiele lat. Jeżeli wchodzimy w energetykę, to musimy wiedzieć i w gazową, to mamy jakąś tam wizję, że tak powiem, sektora gazowego i sektora energii w Polsce, w Europie, w horyzoncie wieloletnim. Jeżeli wchodzimy w gaz łupkowy, tak, no to mamy też pewną właśnie wizję tego, co się może stać z tym gazem i tyle. To oczywiście tu największe ryzyko z gazem łupkowym to jest ryzyko regulacyjne. To jest po prostu to, że brak koordynacji działań. Cztery ministerstwa się zajmują regulacjami dotyczącymi gazu łupkowego i każde, jakby to powiedzieć, ma swój własny interes na myśli. Natomiast wypadkowa tego jest raz lepsza, raz gorsza. Znaczy my idziemy do dobrego rozwiązania, ale takimi meandrami, tak? Podczas gdy tu czas się liczy, tak? Dobrze było pójść prostą drogą. No oczywiście tutaj też jest sporo, znaczy stan wiedzy się poprawia na ten temat i zarówno koncerny, jak i rząd coraz więcej wie na ten temat i nasza wiedza pozwala nam myśleć optymistycznie, że tak powiem, o tym sektorze. A to jeżeli tak się stanie, no to będziemy mieli impuls inwestycyjny, będziemy mieli potem obniżenie na bilans płatniczy, dobry efekt. Oczywiście mówi się o tym, że waluta jak się umocni, to mam choroba holenderska, to źle wpływa na inne. Ale są też doświadczenia, tu jest bank centralny, jak gospodarować z rezerwami. Przecież mamy duże napływy rezerw środków unijnych. I jakoś to nie jest element, który nam bardzo wypaczył, że tak powiem, politykę kursową. Ja mam takie pytanie. Od kilku lat światowe media przekazują nam takie dosyć katastroficzne wizje na temat przyszłości świata, o tym, jak współczesny człowiek eksploatuje naszą Ziemię, o tym, jak nie myśli o przyszłych pokoleniach. Jak mamy takie informacje, takie opinie konfrontować z takimi informacjami, które pan nam przekazał? Mam na myśli informacje, które pan powiedział a propos wykorzystania znanych zasobów. To 30%, a druga informacja, że dopiero 1/3 globu została przebadana a propos właśnie tych surowców naturalnych. Więc jak mamy konfrontować te dwie zupełnie skrajne opinie i informacje? To znaczy, chodzi pani o to, że jeżeli będziemy eksploatować surowce kopalne, to ugotujemy się, tak? Że zadymimy glob, tak? Więc powiedziałem tak, że jest parę rzeczy, które trzeba poruszyć. Jedna rzecz, to, która jest pewna, znaczy, że taki model rozwoju, jaki był do tej pory, to jest nie do kontynuowania. Tak? To jest takie angielskie słowo, że to jest not sustainable. A co to znaczy sustainable development? To taka definicja w 1986 roku w raporcie ONZ-owskim się pokazała. To jest taka, że
rośnij i dać rosnąć, i daj rosnąć przyszłym pokoleniom. To znaczy rozwijaj się w taki sposób, który nie będzie ograniczał w decyzji przyszłych pokoleń. To znaczy rośnijmy, starajmy się robić sporo w kierunku takim, żeby te zagrożenia po prostu różnego rodzaju, żeby one nie narastały, ale jakby powiedzieć, no zostawmy też miejsce na to, żeby i przyszłe pokolenia, które będą bogatsze nie tylko jeśli chodzi o majątek, ale także o nowe technologie i tak dalej, i tak dalej. No i teraz przechodząc do to, co mówiłem o tych zasobach, to wcale nie znaczy, że jakby to powiedzieć, to wszystko musi być wykorzystane. Natomiast to znaczy tylko tyle, czy chciałem powiedzieć, że nie dlatego cena ropy rośnie, że zabraknie ropy. Po prostu, kropka. Ropy jest potąd, w horyzoncie po prostu długim. Natomiast i w związku z tym te wzrosty ceny ropy nie wynikają z tego powodu, że jej jest mało. No, w związku z tym też jest tak, że nie trzeba, znaczy myśląc o przyszłych technologiach, nawet tych niskoemisyjnych, to trzeba brać pod uwagę wszystko, co można zrobić. Nie można powiedzieć tak, że węgiel B, ropa B, to tego nie szukamy, a będziemy powiedzmy na wietrze, kukurydzy i słońcu jechać do przodu. Dlatego, że nie mamy dzisiaj technologii odnawialnych, które byłyby w stanie wyeliminować czy zastąpić paliwa kopalne w ogóle, a w szczególności w transporcie. Nie ma takich technologii, po prostu nie ma. Natomiast one mogą się pojawić i na pewno się pojawią, ale najlepszym czynnikiem, który sprzyja pojawianiu się nowych technologii, to jest swoboda. To jest właśnie wspieranie wszelkich technologii, czyli generalnie innowacyjności gospodarki, a nie wspieranie na przykład carbon capture and storage, tak? Tej technologii konkretnej, a nie wspieranie jakiejś, że tak powiem, innej. To nie jest ta droga. No i w związku z tym, z tego punktu widzenia, można powiedzieć, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest, no to, że jest niespójna, to wiadomo, tak, ale nie idzie w dobrym kierunku. Nie idzie w dobrym kierunku z dwóch powodów. Znaczy pierwszy to jest taki, że no, świat nie idzie za Unią Europejską. A czy my sobie jakby uzurpowaliśmy jako Unia prawo do tego, że jesteśmy ponad wszystkich i że my wiemy lepiej, a cała reszta to są durnie, którzy nic nie wiedzą i im nie zależy na tym. Ta, oni się chcą ugotować, a my nie. I my tylko po prostu... Znaczy to jest bardziej skomplikowane, bo tak naprawdę gdzieś na koniec dnia każda polityka gospodarcza, polityka klimatyczna to jest polityką gospodarczą. Jeżeli się prowadzi politykę gospodarczą selektywną, to taka polityka gospodarcza rodzi zwycięzców i przegranych. I teraz ci zwycięzcy w tej selektywnej polityce gospodarczej potem robią wszystko, żeby nie stracić. Tak? Jeżeli się działy gospodarki rozwijają z tego powodu, że się je subsydiuje, to nie chcą stracić tych subsydiów, bo bez subsydiów nie będą mogły istnieć. Dlaczego warto było subsydiować kiedyś? A teraz jest właśnie to duży znak zapytania. Dlatego, że wtedy, kiedy wprowadzano tą politykę klimatyczną Unii Europejskiej, w słusznym zresztą celu, to myślenie było takie. Podobne jak na że ponieważ paliw kopalnych zabraknie, no w związku z tym ich cena musi iść w górę. Musi iść w górę. Po prostu nie ma innej drogi, tylko musi iść w górę. No z tego, jeżeli my teraz będziemy subsydiować technologie odnawialne, to dzisiaj je subsydiujemy, no bo one są jeszcze nieopłacalne. Jak one się rozwiną, to technologie odnawialne będą coraz tańsze, cena paliw będzie szła w górę, czyli te surowce kopalne coraz droższe. W pewnym momencie technologie odnawialne będą opłacalne. Tak? A co się stało? Stało się to, że no, to w Stanach na rynku gazu, ten gaz łupkowy, te technologie, wielki game changer, pojawiło się gazu mnóstwo i raptem się okazało, że można zejść z węgla, przejść w gaz i to jest rzeczywiście obniżenie emisji o połowę bez subsydiowania, a po drugiej stronie mamy technologie, które są subsydiowane. No i w związku z tym powstał problem, co z tym fantem robić. A? No jeden najlepszy problem jest taki, że krzyżyk na gaz w Europie.
No dobra, to w Europie nie będzie gazu, technologię będziemy nadal subsydiować i tak dalej, ale ten gaz jest w Stanach, obniża nam ceny także w Europie, bo poprzez płynny gaz i tak dalej w kontraktach terminowych już. Czyli to się nie trzyma kupy, a druga rzecz jest taka, że nie ma europejskiego ocieplenia. Ocieplenie czy ryzyko jest globalne i wymaga globalnych akcji politycznych, dlatego że koordynacji politycznej, bo to jest polityka gospodarcza, to jest polityka gospodarcza globalna. No i teraz jeśli nie możemy się dogadać, dlaczego się nie możemy dogadać? Nie możemy się dogadać, bo chodzi o tak zwany burden sharing. Kto ma ponosić jakie koszty? Już widzę, że czas kończy. Powiem tylko tyle. Powiedzmy tak, jeżeli się dzielimy kosztami, to zastanówmy się nad taką rzeczą. Tak? Kto powinien za co płacić? Ja tutaj może przerysuję to, ale problem emisji gazów cieplarnianych to jest problem, bo mamy zejść do ery przedprzemysłowej. Tak? Kto najwięcej emitował? Kto spowodował problem? Ten, kto się najszybciej rozwijał. Tak? Kraje, które mają najwyższe PKB na głowę. One... Gdyby Polska po wojnie znalazła się w innym układzie sił, to prawdopodobnie byśmy byli podobnie rozwinięci jak Niemcy, bo w końcu to nie my przegraliśmy wojnę, tak? Bylibyśmy podobnie rozwinięci jak Niemcy, dawno byśmy spalili swój węgiel i moglibyśmy po prostu myśleć tak jak oni. Jeśli chodzi o przeciętną emisję, to Polska na głowę mieszkańca emituje przeciętnie tyle, co w Unii. Nie jesteśmy wcale największym trucicielem. Natomiast w przeliczeniu na PKB jesteśmy, no ale to, że mamy niskie PKB, to jest nasza wina? Tak naprawdę? Nie. No w związku z tym myślmy o tym, jaki jest ten ogon za nami, kto się do czego przyczynił i myślmy do przodu. U nas w Polsce trzeba najbardziej redukować emisję, byłoby, gdyby to była globalna polityka, bo węgiel, ale to wcale nie znaczy, że koszty redukcji tych emisji to na nas powinien spoczywać. Więc to jest dużo, dużo problemów i jakby to powiedzieć, my prowadzimy w koncernie spore, że tak powiem, może no nie badania, ale dużo analiz, mamy sporą ekspertyzę na temat polityki klimatycznej. Braliśmy udział w opracowywaniu raportów i Banku Światowego i dla Polski, i takiego globalnego. I no, to, co Państwu mówię, to jest takie... Broń Boże, to nie jest tak, że my jesteśmy, uważamy, że nic nie trzeba w tej dziedzinie robić, trzeba robić dużo. Natomiast problem jest taki z punktu widzenia biznesu, to jest tak zwane ryzyko regulacyjne, że jeśli my widzimy, że regulacje, które są dzisiaj, są długookresowo niefinansowalne, to my wiemy, że po prostu one zostaną zmienione. Tak? Polityka klimatyczna Unii Europejskiej stoi na znacznie słabszych nogach, tak, niż polityka gospodarcza, czyli strefa euro. I co widzimy w strefie euro? Że paru rzeczy nie dopatrzono i teraz są problemy. To samo jest z polityką klimatyczną. Paru rzeczy nie dopatrzono, więc my nie chcemy wchodzić w coś, o czym wiemy, że się zmieni, ale my nie wiemy, w jakim kierunku to się zmieni. No z tego wybieramy takie rozwiązania, które są odporne na kierunek zmian. I Orlen jest w dobrej sytuacji, bo no, wie, co ma robić i może robić. Ale polska energetyka jest w złej sytuacji, dlatego że ktoś musi budować w Polsce elektrownię. Natomiast nikt nie chce budować elektrowni. Znaczy my musimy, ale nas stać na jeden, dwa bloki, na więcej nie. Natomiast żeby wypełnić tą przestrzeń, to są potrzebne inwestycje zagraniczne. Ale zagraniczne koncerny energetyczne nie chcą w Polsce inwestować, bo jest duże ryzyko regulacyjne. My protestujemy i słusznie, być może późno, za późno, ale słusznie. To jest dobry krok, że nie godzimy się na pewne rozwiązania. To nie jest to, że my blokujemy w ogóle, bo my wiemy, dlaczego się nie godzimy. Natomiast koncerny widzą, że nie wiadomo, jak Unia zareaguje, co będzie z tym wszystkim, ponieważ u nas jest głównie węgiel i według tego, co jest dzisiaj, to najbardziej by to nas kosztowało, więc po co tu inwestować? One mogą inwestować gdzie indziej. Nie muszą u nas. Natomiast my potrzebujemy tych inwestycji i to jest bardzo duży problem po prostu, że to trzeba rozwiązać. No, to trzeba w jakiś sposób rozwiązać. Przez mikrofon może, bo ja panią... Nie, no to dobrze, albo głośniej troszeczkę. Boję się trochę, że ta polityka unijna zaprowadzi całą Europę trochę na manowce. Że właśnie patrząc na takie
na politykę unijną właśnie w dziedzinie nawet tego środowiska, my po prostu prześpimy uśpienie gospodarcze całej Europy i po prostu w szybkim czasie przegoni nas Azja, która stanie się centrum takim. Nie, to na pewno, bo to jest nałożenie na gospodarkę dodatkowego kosztu, który nie jest uzasadniony w tym momencie. No po prostu, jak mówię, jeśli my się obciążymy pewnym kosztem, a poza tym jeszcze nie powiedziałem o jednej ważnej rzeczy. Polityka Unii Europejskiej to jest ograniczanie emisji z produkcji, która jest na terytorium Unii Europejskiej. A to wcale nie oznacza, że emisje z konsumpcji, ale nie mówię tylko w ogóle, no po prostu z tego, co spożywamy jako przemysł, że są mniejsze. W Europie ogólnie nie ma takich badań, natomiast Wielka Brytania takie badania prowadziła i jest spora redukcja emisji na terytorium brytyjskim, natomiast wzrost emisji importowanych. Przykład dam. Jeżeli Francuzi swoje huty aluminium na przykład wywiozą do Chin i będą aluminium importować, to emisje na terytorium Francji wzrosną, dlatego że we Francji elektryczność jest z elektrowni atomowych i produkcja aluminium tak jest mniej energochłonna, mniej emisyjna niż w Chinach, gdzie prąd jest z węgla albo z paliw kopalnych. Tak? No i z punktu widzenia polityki klimatycznej Unii to jest bardzo dobry ruch, bo generalnie opinia jest taka, że ta polityka prowadzi do dezindustrializacji Europy. No i koniec, a wcale nie prowadzi do, nie poprawia problemu, to znaczy ma negatywny wpływ na globalny poziom emisji. To jest zła polityka, ją trzeba zmienić, nie modyfikować, tylko zmienić. Po prostu ją trzeba zmienić, postawić, że tak powiem, na nogach. Co trzeba zrobić tak naprawdę? Co trzeba by było zrobić? Trzeba byłoby się, dwie rzeczy są. Po pierwsze to bardzo niepopularna rzecz, ale bez podatku węglowego nic się nie rozwiąże. A druga rzecz to jest taka, że tak zwany ten burden sharing, kto za co powinien płacić. Te mechanizmy tam jakoś działają. No i trzecia to, żeby jednak od konsumpcji, a nie od produkcji. I w skali globalnej. No nie jest to łatwe, ale jak się rozmawia na tematy właśnie, kryzys doprowadził do tego, że G20 to jest miejsce, gdzie można by na ten temat rozmawiać i wypracowywać rozwiązania, bo tak naprawdę to jest Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Chiny, Indie. Wystarczy tak naprawdę. Reszta też się liczy, ale jak tu będzie porozumienie, to i reszta za tym pójdzie. Bez Stanów Zjednoczonych, bez Chin nie da się niczego zrobić, natomiast Chińczycy słusznie mówią, że oni nie dymią dla własnych potrzeb, tylko dla potrzeb Stanów, dla potrzeb Europy i tak dalej. Niestety przykro mi, ale muszę zakończyć to formalne spotkanie. Jeśli są jeszcze jakieś pytania, to ja bardzo proszę już po zajęciach w indywidualnych rozmowach. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Panie doktorze.